Galindia ładnie brzmi. To w tłumaczeniu oznacza tych, co mieszkają na krańcu, na styku znanego z nieznanym. Przepiękny półwysep. Dziki, zatopiony w Puszczy Piskiej, oblany z trzech stron czystymi wodami rzeki Krutyni i jeziora Bełdany. Cisza płująca w uszy, przerywana może tylko śpiewem ptaków. Zapach polnych kwiatów.
przybył nam nowy wódz grupy plemiennej. Będzie od tej chwili nosił zaszczytne imię Rufus I. Dyrektor został moim koniem po prostu tutaj. Koniem, tak, zwyczajnym koniem do powozu. Ja jako jego pracownik zostałem tutaj jego wodzem. Role się odwróciły trochę. No ja bym chciała teraz powierzenie porosnąć, że... Wszystko tu jest wspaniałe i perfekcyjne. Myślę, że to również zasługa niesamowitej przyrody, która nas otacza i tak romantycznie nastraja. No i oczywiście wodza Izegusa. Szefowi Galindo. Polacy, Czesi i Niemcy na co dzień pracujemy z sobą, a teraz się wspaniale bawimy i to nam pomaga poznać siebie lepiej i rozumieć lepiej. Piękna jest też muzyka, zarówno ta pierwotna, jak i polska, której dziś słuchamy.